Oj, przepraszam, pardonsik. Stary. Psst. No. Czy IA działa tak normalnie na co dzień? No tak. O człowieku, i to jak? O kurwa, ale Grześka wjebałem. Ale go wpierdoliłem, ja pierdolę. Co zrobiłeś? Stary, no bo on mi dzisiaj przerwał w interwencji, nie? To powiedziałem, dobra, wyjebane, zrobię na niego minusa, nie? No i idę do kapeli, żeby zgłosić minusa, nie? Jak to było? No ostatnio, nie? W sensie poprzednim mieście. No i tak se zgłaszam kapeli, nie? Kurwa, słyszę teraz na radiu, kapela wzywa do tego, do Grzesia, że IA czeka na niego w biurze szefa policji. Przychodzę tam, stary, dwójka osób, żeby ja ci nie trąbnął na tą kradniątą furę, szmato! Zostaniesz posadzony za kraty, rozumiesz? Tak, nie mów tak. Nie mów tak, bo się mów tak. Chłop na mnie. No to niech mnie wezwą. Mój chłop, który kradzoną furą na mnie trąbi, bo się gadamy. Ale. Obieć bokiem i tyle, a nie będziesz na mnie trąbił. Co do Grzecha, to akurat jeszcze to nie minus będzie. Ale ja nie wiedziałem. Stary, ja nie wiedziałem, że to IA od razu weźmie, a to jest tam wszyscy. Myśmy stali teraz na celach, poszliśmy do góry. Ładnie, ten zaś na czerwonym, nie. No. I ten, nie minęło 5 minut, człowieku, a jej wzywa do regresa, regres już na zamiarze siedzi. Co ty pierdolisz? No. O kurwa, no to chuj, no to po Grześku, no unlucky. Amba Fatima. Amba Fatima, Grzesia nie ma. Jak, jak zobaczymy utraconego GPS-a no. I tego Lego Montany, to będziemy wiedzieć, że koniec. No to już koniec, no dobra, to unlucky. No dobra, dzięki bardzo, miłego kochania.